Przez osiem ostatnich lat w Polsce PIS, tak zwana dobra zmiana, bo tak siebie określają ci narodowi populiści, kompletnie sparaliżowali Trybunał Konstytucyjny, upolitycznili Krajową Radę Sądownictwa, zmienili media publiczne w propagandę rodem z Kremla, prześladowali niezależnych sędziów i prokuratorów używali cyberbroni Pegasus do walki z opozycją i z dziennikarzami. Odwoływali i powoływali z powodów czysto politycznych prezesów sądów. Próbowali zniszczyć Sąd Najwyższy. Zablokowali tym samym ogromne pieniądze europejskie dla Polski. Lista grzechów PIS jest bardzo, bardzo, bardzo długa, a praworządność to także bezpieczeństwo w tych trudnych czasach. Bez praworządności nie ma suwerenności, jest dyktat. Kaczyński i Orban wyprowadzając nasze kraje z Unii Europejskiej grają w orkiestrze Putina. Nie możemy im na to pozwolić. Dziękuję bardzo.